Bóg wciąż uzdrawia. Fragment książki Modlitwa, która uzdrawia. To, czego Bóg pragnie dokonywać dla Ciebie i poprzez Ciebie, jest tak cudowne, że aż trudno w to uwierzyć. Bóg chce, aby zwyczajni ludzie, właśnie tacy jak Ty, błogosławili i uzdrawiali siebie nawzajem w swych rodzinach. Kiedy tylko zaczniesz modlić się wspólnie z bliskimi, zobaczysz, jak niezwykłe cuda będą przytrafiać się Tobie i tym, których kochasz. Pragnę Cię zachęcić, abyś uwierzyła w prawdę, której wielu współczesnych chrześcijan zwyczajnie nie poznało, w to, że Jezus naprawdę może uzdrawiać ludzi dzięki Twojej modlitwie. Jeśli potrzebujesz zachęty, by wstawiać się za swymi chorymi przyjaciółmi, weź przykład z samego Jezusa. W Ewangelii spędza On sporo czasu odwiedzając chorych, kładąc na nich ręce i uzdrawiając. Jego serce wyrywa się ku ludziom, tak jak wtedy, gdy jest zmęczony i usiłuje oddalić się od tłumów, aby zaznać nieco odpoczynku ze swoimi uczniami. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za Nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Ewangelia Łukasza 9, wers 11. Innymi słowy, Jezus był zmęczony przebywaniem w tłumie i próbował uciec, ale gdy zobaczył tych ludzi i ich cierpienie, zmienił zdanie, zaczął z nimi rozmawiać i uzdrawiał ich, choć był wykończony. Wiedział doskonale, że jednym z jego głównych zadań było pójście do cierpiących, zwłaszcza tych najbiedniejszych, by nieść im ulgę. Na kartach Ewangelii tak często pojawia się motyw Jezusa dotykającego palcami uszu głuchoniemego, mówiącego: otwórz się, nakładającego błoto na oczy ślepca i każącego mu obmyć się w sadzawce lub po prostu wypowiadającego słowa: Twoja wiara Cię uzdrowiła. Religijni przywódcy, chcący z Nim porozmawiać, ci uczeni w piśmie i faryzeusze, musieli wyjeżdżać z dużego miasta Jerozolimy i szukać Go na wzgórzach, wśród tłumów prostych ludzi, którzy lgnęli do Jezusa, łaknąc uzdrowienia. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. Ewangelia Mateusza 4, wers 24. Gdy pomyślimy, ile czasu Jezus spędzał, modląc się razem z ludźmi, dojdziemy do wniosku, że musiał być ku temu jakiś ważny powód. Odpowiedź jest prosta. Jezus przyszedł do upadłej, poranionej ludzkości po to, by nas zbawić i wyzwolić od wszystkiego, co nas krępuje. Jego i nasz Ojciec widział, w jak marnym jesteśmy stanie, w jakim grzechu żyjemy, w jakim cierpieniu i bólu. Litując się nad nami, posłał swego jedynego Syna Jezusa, który pod każdym względem był jak my, z wyjątkiem grzechu. I doskonale rozumiał nas i nasz ból, gdyż sam go doświadczał. Odróżniała go jedna zasadnicza rzecz. Jako że Jezus był Synem Bożym, miał moc pozwalającą mu zmieniać rzeczywistość. Mógł na przykład odpuszczać grzechy i uzdrawiać chorych. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Czytamy w Ewangelii Łukasza 6, wers 19. Gdy tylko chorzy wyciągali do niego ręce, on skłaniał się ku nim i ich dolegliwości znikały. Pan Jezus robił to, gdyż jego misją było zbawienie nas,
wyciągnięcie z tego podłego stanu, w jakim tkwiliśmy. Była to główna przyczyna, dla której pojawił się na świecie. Kiedy Jan Chrzciciel wysłał swych uczniów, by zapytali Jezusa, czy On jest Mesjaszem, nauczyciel po prostu odpowiedział im, w jaki sposób prowadzi swoją zbawczą misję. Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Czytamy w Ewangelii Łukasza 7, wers 22-23. Jezus nie próbuje się przez to chwalić czy udowadniać swoją boskość. Mówi tylko o tym, że wykonuje swoje zadanie, swoją misję Zbawiciela ludzkości. Jezus kochał ludzi. Postrzegał ich jako braci i siostra. Toteż nie mógł patrzeć, jak cierpią. Dokładnie tak samo, jak my nie potrafimy bezczynnie patrzeć na cierpienie naszych najbliższych, wiedząc, że możemy im pomóc. Dobra nowina głoszona przez Jezusa brzmi: Królestwo Boże już nadeszło, a z Nim życie, zdrowie, miłość. Królestwo szatana, śmierć, choroba, nienawiść zostało zniszczone. Czy widzisz, jak bardzo Jezus nas ukochał? Jak mocno Jego serce skłaniało się ku chorym? Ile godzin spędził, przyciskając się wśród tłumów i dotykając bolących, ropiejących ran, mimo że prawo zabraniało dotykania trędowatych? On naprawdę się o nas troszczył. Uzdrawiał nawet w szabat kobietę, która przez 18 lat była zgarbiona, jak czytam w Ewangelii Łukasza 13, wers 10-17. Choć wiedział, że przywódcy religijni go za to potępią, dla tej kobiety jeden dzień więcej nie zrobiłby większej różnicy. Ale Jezus nie chciał pozwolić jej cierpieć ani chwili dłużej. Skoro zatem 2000 lat temu wchodzenie w cuchnący tłum po to, by dotykać i uzdrawiać chorych, było nieodłącznym punktem w rozkładu dnia Jezusa, czy sądzisz, że dzisiaj już nie chce mu się tego robić? Podczas ostatniej wieczerzy powiedział uczniom, że po Jego odejściu, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu będzie im lepiej, bo Bóg ześle Ducha Świętego, który da im moc dokonywania podobnych dzieł, jakie czynił On sam. Ewangelia Jana 14, wers 12. A nawet większych. Jezus zapowiedział tym samym, że nadal będzie żył w nas, i że mocą Ducha Świętego w XX wieku będzie uzdrawiał tak samo, jak to robił w wieku pierwszym. Niektórym chrześcijanom trudno uwierzyć, że Jezus wciąż pragnie uzdrawiać ich w cudowny sposób. Że i dziś uzdrowienia mogą być zjawiskiem tak powszechnym i częstym, jak w czasach, gdy chodził on wśród tłumów pod prażącym słońcem Galilei. Tymczasem można się o tym przekonać, chociażby analizując życie i wypowiedzi Jezusa, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Łukasza. Można to również zobaczyć na własne oczy, modląc się i prosząc Jezusa o uzdrowienie przyjaciela czy członka naszej rodziny. Tylko w ostatnich 6 tygodniach widziałem 5 nadzwyczajnych uleczeń stóp, które były zniekształcone i mniejsze niż te zdrowe. Po uzdrowieniu urosły i przybrały normalne rozmiary. W 2 przypadkach zniekształcenia spowodowane były chorobą Hajnego Medina. Na skutek modlitwy stopa jednej z kobiet urosła z rozmiaru 35 do 38.
Powołuje się na ten przykład, bo nie był to problem o podłożu psychosomatycznym, aby stopa osiągnęła taką wielkość. Musiał nastąpić autentyczny rozrost kości. W jednym z przypadków trwało to zaledwie 10 minut, a w drugim 2 godziny. To niebywały cud na własne oczy widzieć uzdrawiającą moc Boga w akcji. Nie zawsze tak mocno wierzyłem w to, że Jezus rzeczywiście pragnie odpowiadać na moje modlitwy, ale do tej pory byłem świadkiem tak wielu cudów, że teraz trudno mi było stracić tę wiarę. Pierwszy krok na drodze na nauczenie się wspólnej modlitwy to próba uwierzenia, że Jezus nadal dokonuje cudów i leczy nasze choroby. Sam się o tym przekonasz, gdy tylko zastosujesz w praktyce kilka prostych porad, które udzielę w tej książce. Bądź pewien, że Jezus Cię kocha i ma zarówno pragnienie, jak i moc, by Cię uzdrowić. Uwierz w to. A z czasem tego doświadczysz. W końcu będziesz wiedział z całą pewnością, której nic nie będzie w stanie osłabić, że Jezus darzy nas wielką miłością i bardzo chce, by Jego umiłowani odzyskiwali zdrowie.